Już jest strona warcaby.tv. Znajdziesz tu kursy z nauką gry w Warcaby na różnych poziomach zaawansowania. Wykłady, setki ćwiczeń, testy sprawdzające oraz certyfikaty ukończenia. warcaby.tv. Dzień dobry moi drodzy, tu Damian. Witam Was serdecznie w nowym odcinku analiz na kanale Warcaby. No i dzisiaj starcie, o które sami prosiliście mnie w komentarzach. Partia, której jak wynik tylko poznałem, od razu wiedziałem, że na tym kanale w końcu pewnego dnia się pojawi. Partia tak sensacyjna, że jeżeli Bogusław Wołoszański prowadziłby sensację XXI wieku, to na pewno byłaby tematem jednego z jego odcinków. Nie przedłużając, przejdźmy do tego starcia, które rozegrane zostało w Osiecznej w marcu tego roku w trakcie półfinałów 45. indywidualnych Mistrzostw Polski. W grupie A, w rundzie numer 5, starli się ze sobą mistrzyni Polski 2020 Arleta Flisikowska grająca białymi, no i niedoceniany przez wielu Łukasz Wocial, który na pewno faworytem tego starcia nie był. Jak partia się potoczyła? Przejdźmy w takim razie od razu do analizy. Arleta białymi rozpoczyna 32-28, a Łukasz odpowiada 17-21. Ewidentnie czuje się lepiej w kierunku Band 34-29, kolejny ruch do centrum Arlety, a 20-24 z nieprzewidywalnym biciem 14-25 w kierunku drugiej bandy gra Łukasz. 37-32 i 21-26, no skutecznie mu wychodzi zajmowanie tych pól w narożnikach planszy. 41-37, 11-17, 40-34, 10-14, wreszcie coś w kierunku centrum, ale po 45-40 znów ruch Łukasza, 19-24. No i Łukasz w ten sposób burzy to wszystko, czego ja Was próbuję na kanale nauczyć, żeby starać się o pola centralne, żeby zajmować właśnie te pola w środku planszy, a tymczasem chłopak gra w kierunku band i jakoś mu to wychodzi. Może po prostu w tym celu chciał formować swoją pozycję w okrążenie, a swoją drogą plan gry okrążenia, jak go grać, możecie o tym się dowiedzieć z partii Mariusza Ślęzaka, którą analizowałem w trakcie kursu dla średnio zaawansowanych, kursu strategii, czyli gry pozycyjnej na stronie warcaby.tv. Do której link widzicie oczywiście w prawym górnym rogu ekranu. 31-27 odpowiada Arleta, zajmując kolejne centralne pole. No i na razie ta partia toczy się spokojnie dalej. 17-22 wymiana, czyli kolejne dwa tempa do przodu dla czarnych w kierunku pandy, oczywiście, jak żeby inaczej. 33-28, 14-20, no i kolejny pion, który ląduje na boku warcownicy. No, idzie to okrążenie jak nic. 39-33, 5-10, 44-39. Przez ten debiut chcę Was przeprowadzić odrobinę szybciej, dlatego że tutaj najwięcej ciekawego działo się raczej w tej części późniejszej partii. 10-14. No i teraz Arleta już próbuje tutaj szukać przestrzeni do gry dla siebie. No to skupisko pionów, które ma po swojej lewej stronie, zwłaszcza z tym odstającym pionem 46, prosi się o to, żeby może spróbować iść w centrum. No i najpierw swobody trochę zyskać na długim skrzydle. Wymienić 37-31. W ten sposób po biciu czarnych Arleta zarabia aż 4 tempa. Po ruchu 4-10, który też jest taki no, trochę nieprzewidywalny ze strony Łukasza, wyciąga Arleta wreszcie tego odstającego 46-41 i po zejściu na bandę 26-41-37. Ogólnie takie ruchy nie mają zbyt wielkiego sensu, żeby je robić zbyt szybko, bo ten pionek na 21 często bywa dużo bardziej aktywny niż ten bandowy 26. Ale poszło. 41-37, 7-12, 47-42, 1-7, tu też za dużo nie ma co komentować. Jeżeli chodzi o przebieg kolejnych posunięć. 50-45, no i powoli zbliżamy się już do takiego momentu, gdzie obie strony porozwijały swoje piony, porozwijały swoje skrzydła, no i trzeba szukać jakiejś przestrzeni do gry. Jakiegoś planu, gdzie już będziemy w stanie określić sobie i swojemu przeciwnikowi, w którym kierunku ta partia będzie się dalej toczyła. No i tutaj Łukasz się zdecydował na ciekawe posunięcie, wbicie 24-29. Co innego, no gdyby jakoś próbował 14-19, no to już w centrum mogłaby od razu ładować Arleta taką wybitką. No i wydaje mi się, że jej pozycja jest silna, bez słabości, no i spokojnie mogłaby coraz więcej tej presji na swoim przeciwniku wywierać. Natomiast
Potem 24-29 Łukasza, on dochodzi do podwójnej wymiany i zajmuje pole 29. No i co się teraz dzieje? No wiadomo, że raczej będzie znów obok bandy się rozwijał po tej lewej stronie. Dopóki ta kolumna Arlety 37-32-28 będzie działała, no to Łukasz nie może zajmować ani pola 17, ani 18, no bo grożą tutaj czy bramki, czy 1 za 2. Natomiast Arleta wychodzi od razu 27-22, no bo coś grać trzeba. To jest pion, który chociażby stoi w tym debiucie 32-28-20-25, który grałem z Mariuszem Ślązakiem na finale i którą partię przeanalizowałem na tym kanale wcześniej. Swoją drogą link macie na górze po prawej. Teraz z tamtego planu, próbując zaadaptować następne ruchy, można by było zagrać na przykład 49-44, ale tutaj pojawia się, słuchajcie, taka możliwość kombinacyjna, która sprawia, że ten plan chyba za bardzo nie przechodzi. 15-20, no i tutaj prosi się często o wymianę 35-30, żeby nie dać za dużo przestrzeni na tym skrzydle przeciwnikowi. A jeżeli przestrzeń tutaj na tym skrzydle uda mu się ograniczyć, no to przecież będzie to chyba raczej prosta droga do wygranej, dlatego że tutaj tych pól zajmować cały czas nie będzie mógł, a jakieś ruchy wyczekujące mu się po prostu w końcu skończą. Dlatego trzeba walczyć o to skrzydło i po 20-25 i obronie 44-39 jest kombinacyjna wymiana. Kombinacyjna z idei uderzenia Filipa. Niezależnie od tego, w którą stronę białe pobiją, jeszcze jednego piona oddają, czarne jeszcze dwa, i zabijają 4. Pionów porówno, no tutaj coraz mniej tych przestrzeni na pewno do wygranej, no i być może to był chociażby powód, dla którego Arleta na ten wariant się nie zdecydowała. Może taką kontynuację widziała. Nie wiem, może się nam pochwali. Dlatego zamiast tego 49-44, 27-22, no i co dalej? 7-11, czeka spokojnie Łukasz i Arleta wychodzi dalej do centrum 31-27. Cały czas trzeba pamiętać o tym, że tutaj nie można atakować czy w jedną, czy w drugą stronę. Może sobie pokażemy też w drugą. Po takich ruchach jak 39-33 po prostu jest 25-30 wymiana, a jakby chciał nawet na opartego, to może jeszcze dalej odbijać. Natomiast po 39-34 czarne oczywiście dostawiają tutaj 14-20 do tej trójki na bandzie, która pozwala po odbiciu wymienić jeszcze jednego piona, no i dochodzi do takich serii wymian uproszczeń, co też zakładam Arlecie nie było w tej partii na rękę, jeżeli chciała tę partię wygrać. Dlatego takie ostrzejsze ruchy typu 31-27. No 14-20, zostawia sobie cały czas możliwość odbicia do tyłu Łukasz, no i teraz Arleta już się zdecydowała na 40-34, czyli wymienić piona, zyskując kolejne 4 tempa i idąc dalej w centrum. Okej, tutaj też można było jeszcze chociaż rozważyć z powrotem ten plan, o którym mówiłem wcześniej, czyli 49-44. No i na przykład po takim ruchu 10-14 faktycznie próbować zająć lewe skrzydło czarnych, czyli żeby białe się rozwinęły na swoim krótkim. Po takim biciu na 30 i ataku 20-25, teraz już odmiana 44-40 działa, odmiana, odbicie, zwał jak zwał. No i całkiem ciekawie się dzieje po takich ruchach jak na przykład 14-19, gdzie kontynuacja z groźbą 1 za 2, zmusza niemalże białe do zagrania 40-35. Oczywiście ten pion jest aktywny, nie ma co go ruszać 30-25, tylko zagrać w tym kierunku 40-35. No i na przykład nie mogą teraz czarne grać 12-18, no bo jest nietrudna kombinacja, gdzie białe oddają dwa piony, trzeciego kasują 4 z pionem więcej. No i wydaje mi się, że taki układ pionów by był zdecydowanie wygodniejszy do gry dla białych, no bo czarne co? Nie mogą ani 19-24, ani jakoś wychodzić 15-20. Tutaj musiałyby szukać jakoś chyba związania 12-17. No, nie jest to łatwa pozycja do gry. Więc może taki wariant też trzeba było rozważyć zamiast tego wybicia 40-34. No ale gra się toczy spokojnie dalej. Łukasz bierze Arletę w związanie. No i co dalej? Arleta zagrała 39-33. No ja w takich pozycjach jestem raczej zwolennikiem zagrania 38-33. Nie wiem, czy bardziej taki elastyczny ruch, potem można tutaj przyjść 43-42. Nie wiem, czy Arleta będzie miała w planach to wymienić 37-31. No, gra raczej będzie się toczyła na tej stronie planszy, więc raczej bym grał z 38. A tutaj też jakichś dużych walorów kombinacyjnych dzięki temu posunięciu nie widzę. 8-12 Łukasz, 49-44, 10-14 i 36-31. No i ten ruch to jest już swego rodzaju, powiem wam, hardcore. Teraz nie wiem, co było w głowie Arlety, można było grać spokojnie na inne sposoby, czekając, bo ta pozycja przecież nie jest słaba, jest, powiedziałbym, nawet bardzo silna u białych. Taki ruch 36-31 to jest taki wóz albo przewóz. I tutaj albo się uda, albo się nie uda. No i może być różnie.
Tutaj akurat 12-18 zagrał Łukasz, ale Łukasz miał taki bardzo ciekawy ruch 13-19. No i tutaj, słuchajcie, nie byłoby już tak hopsiu. Dlaczego trzeba tym pionkiem uciekać? Ano dlatego, że 22-18 na różne sposoby tutaj z pozycji może wyjść, porozbijać Arleta, to jeszcze jakieś groźby 34-30, 33-29. No coś grać trzeba, a te piony najlepiej by było trzymać właśnie tak podwieszone z tym pionem 31. No i właśnie potem 13-19 popatrzmy sobie na kontynuację. Na przykład po ruchu 34-29 po prostu do centrum 20-24 walą czarne. Białe muszą odpowiedzieć tym samym walcząc o 29, a potem 9-13. No i w tej pozycji powiem wam na przykład po kontynuacji 42-38 teraz dopiero wziąć, związać białego. No i co? I ten pion 31 się związany utrzymuje i tu cały czas te groźby będą i ta pozycja jest dużo lepsza dla czarnych. No i tutaj powiem wam szczerze, że nie wiem, czy były jakieś sensowniejsze, lepsze kontynuacje, więc Arleta tak naprawdę mocno ryzykownie w tym momencie zagrała. No jeszcze poza 34-29 możemy popatrzeć na 33-29, no ale tutaj od razu 9-13 mogą odpowiedzieć czarne, no i po 34-30 mamy taki fajny wariant kombinacyjny, który wydawałoby się, że jest korzystny, ale korzystny nie jest. Niewykluczone, że nawet do niego musiałyby się białe uciekać. 2 za 2, no i biją 3 piony białe, są tak blisko damki tylko jedno pole. Natomiast jest bardzo silny, forsowny kontrwariant dla czarnych. Oddanie piona 17-22 i po biciu wyjście 11-17. Z groźbą, po prostu z groźbą, że teraz zbijemy białego piona. Jeżeli teraz białe odejdą 7 na 1, no to oddajemy 2, kasujemy 4 i 1 kasują białe. Więc w każdym wariancie tutaj czarne by zostały z pionem więcej. No i to jest najprawdopodobniej wygrana, bo po prostu zagrywają czarne 3-8, no i tego pionka 18 uproszczą. Więc jeszcze raz tutaj wracając do tej pozycji, wydaje mi się, że po 36-31 wprawny arcymistrz by po prostu zagrał 13-19 i ogromne problemy Arlecie uczynił. Ale Łukasz postanowił grać spokojniej. 12-18. No dobra, zaraz na różne sposoby będzie. Groźba jakaś 16-21 czy 18-23. Arleta pewnie była przygotowana na ten ruch z posunięciem 34-30. I on jest jak najbardziej ok. Koniec końców w tym wariancie wyszło Arlecie na dobre. 33-29, 2 za 2. Łukasz odbija z dwójki. Arleta czeka, no i robi jeszcze 1 za 2. No i co teraz w pozycji obserwujemy? No obserwujemy bardzo wysuniętego białego piona na polu 12, który no, w dowolnym momencie może być wybity przez czarne, ale czarne wtedy nie będą miały skrzydła. Zostaną tutaj trzy pionki i to bardzo słabo ustawione, a ta szóstka już w ogóle jest tragiczna. Za to rekompensata mała w pozycji białych jest, no bo stoi ten pion 31, który z kolei też uniemożliwia za bardzo wyciąganie tego skrzydła, czy ze strony 37, czy nie można wychodzić 27-22, bo jest po prostu 1 za 2. No problemy, problemy i to nie małe. Gra się toczy dalej w tej niestandardowej, nietypowej, ostrej pozycji. 14-19, 38-33. No i teraz bardzo dobrze robi Łukasz, bo zajmuje szybko centralne pole 23. I tak grać trzeba szybko do centrum, o najważniejsze pola się bić niezwłocznie. Nie ma co tracić tempa gdzieś z tyłu, żeby oddać kontrolę, bo jakby tylko Arleta przyszła na jakieś 28, czy zajęła skutecznie 29, no to problemy czarnych by były ogromne. 42-38, 9-14, 44-40 i tutaj niemały błąd moim zdaniem robi Łukasz, zagrywając 14-19. Cały czas mówi się, jak ważne są te kolumny, no i tutaj wydaje się, że chyba naprawdę 13-19 ustawieniem się do kolumny było zdecydowanie lepszym ruchem. Co tu by się dalej działo? No pewnie próbowałaby w kierunku tego skrzydła iść dalej Arleta i po takim ruchu 40-34 i wyjściu 19-24 znów do kolejnej kolumny. Tak pięknie pion 13 przeszedł, tworząc najpierw jedną, potem drugą kolumnę. W taki sposób, że teraz po ataku 34-30 po prostu wyjście na 29. No i ta pozycja jest raczej nie do wygrania, bo tutaj uproszczenia nastąpią. Jedna strona ma kontrolę na jednym skrzydle, druga na drugim. No i raczej mówię, to idzie w kierunku remisu. Natomiast po tym ruchu 14-19, no bardzo ważnej kolumny pozbawia się Łukasz, a dodatkowo osłabia bardzo to pole 14, co za chwilkę zobaczycie. 40-34, 20-24 i 34-30. No i zobaczcie, że po pierwsze pion 15 jest taki odstający, nie ma jak go włączyć teraz za bardzo do gry i tutaj ta luka, o której mówiłem, 14-20, może być przesądzająca. I co się dzieje? No i
Ruch na miarę przegranej robi w tym momencie Łukasz, wychodząc 23-29. Nie wiem tak naprawdę, jaki był zamiar, co chciał Łukasz tym osiągnąć, jakie możliwości daje takie posunięcie, czy szukał po prostu przestrzeni dla siebie do gry, czy chciał potem wyjść 15-20, żeby nie można było atakować, bo na większość by miał na 34. Nie wiem. Co trzeba było grać? No 11-17, bicie, no i teraz jeżeli białe by chciały mieć kontrolę po drugiej stronie, wybić jakoś 27-22 po wyjściu 6-11, no pozycja wydaje się trochę bardziej elastyczna dla białych, ale dla czarnych z szansami, żeby tego nie przegrać. Natomiast po tym 23-29 Arleta bardzo dobrze zagrywa 30-25. No i co? I tutaj dużych alternatyw nie ma. Zobaczcie, że pozbawione są wielu licznych możliwości czarne. Jeżeli by próbowały jakoś, nie wiem, 3-9 przykładowo, no to przegrywają natychmiastowo. 1, 2, za 3 i po ptakach. Co w takim razie grać? No nie chciał cały czas Łukasz upraszczać i zagrał 19-23. I co Arleta robi? 25-20. I to jest, moi drodzy, ruch najlepszy w pozycji, ruch wygrywający, kończący niemalże tę partię. Niesamowicie niestandardowe ustawienie, które wymaga bardzo precyzyjnych kalkulacji, liczenia, obliczania tej pozycji. No i wydawać by się mogło, że kiedy mamy starcie mistrzyni Polski grającej białymi z taką przewagą pozycyjną, którą wskazują nam komputery, ale też nasze niezbyt takie głębokie obliczenia, no to wynik powinien być tylko jeden, czyli zwycięstwo białych. A nic z tych rzeczy. Co tutaj mogło się zadziać? No po takim na przykład 11-17, bicie, no to po prostu jest 39-34, 1 za 3, tak, 1-1, no i dwa piony więcej po partii. Czy były jakieś jeszcze alternatywy? No nie wiem, jeżeli jakoś 13-18 by próbował atakować Łukasz, to tutaj piękna większość się ustawia, 37-32, 2-2, no jest po partii, te piony są tak silne, że nie ma co z nimi robić. Co jeszcze? No jakby próbował jakoś, nie wiem, 23-28 oddania i potem 11-17, 2 za 2 robiąc, no to pion 20 wychodzi na 14. Nie ma jak ustawić żadnej kolumny, on jest potężny, trzyma 3 w tym momencie piony i najprawdopodobniej bez problemu Arleta by tę partię wygrała. Łukasz zagrywa 24-30, dając Arlecie dwie możliwości do bicia. I wiecie co? Jedna jest wygrywająca, a druga jest przegrywająca. Więc dosyć chytrze to w tej partii się rozegrało. Co Arleta wybrała? Arleta wybrała bicie przegrywające. 33-24. Tak, pokażmy sobie, co trzeba było w tym momencie robić. Otóż trzeba było bić z 35-24. Tutaj Arleta pewnie bała się tego, że Łukasz odda piona na 34, i potem odda jeszcze jednego 13-19 i będzie próbował się przerwać. A nie ma tutaj opcji pójść 13-8, dlatego że jest cofka 11-17. Ale wystarczyło na te dwa ruchy więcej to pokalkulować, bo tutaj jest piękny wariant 38-32. No i spójrzcie, że po takich opcjach jak, nie wiem, 11-17, no to przyjdzie potem atak 33-28. No i jest duża szansa, że ograniczy tego piona. A gdyby teraz pion 35 po prostu szedł sobie na damkę, to w tym momencie atakujemy 33-28, odciągamy 23 od gry i chcąc się przerwać 13-8, musiałyby czarne iść dalej, dlatego że po ruchu 11-17, bicie, czekamy i zgarniamy 1 za 3. Nie ma mowy o przerywie, dwa piony więcej u czarnych, wygrano. Pokrótce to jest tak prosty wariant. Co się wydarzyło w partii? No 33-24, bicie 30-19 i za chwilę poleci pion białych. Na to Arleta była przygotowana z przerywem, który chciała zrobić samodzielnie. 27-22, bicie oddaje jeszcze piona na 17 i idzie w kierunku siódemki. No i co w tym momencie robi Łukasz Wociel? Mając dwa piony mniej, mając przeciwnika przy damce, masę pionów, dwa piony więcej, przepraszam, masę pionów w centrum, gdzie gra jest tak niesamowicie trudna, tak niesamowicie wymaga precyzji, dokładności, on ruch po ruchu robi idealne posunięcia. Nie wiem jak to zrobił, zagrać tak dokładnie, tak precyzyjnie jak w najbliższych ruchach Łukasz, to jest coś niesamowitego. 13-18. Problemem tego piona koło siódemki jest to, że będzie ograniczony niezależnie od tego, gdzie na damce wyląduje. Na dwójce nie może od razu, bo łapanka. Na jedynce no nie będzie dalej za bardzo, gdzie miała ta damka chodzić. 38-32 zagrywa Arleta, 3-8 genialnie Łukasz. Dlaczego genialnie? No bo już szykuje pewne rozwiązanie na swoją koleżankę. Arleta robi przegrywający błąd. 39-34. Tutaj mogła jeszcze próbować walczyć, grając 32-27.
Kluczem w tej pozycji było to, żeby nie dać czarnym możliwości wyjścia 16-21, bo po tym 16-21 czarne zmuszają białe do postawienia damki, dlatego że jest ryzyko, że je wycofają. Zobaczcie. Po takim 32-27, jakimś 8-12, no już ta damka może być postawiona na dwójce. Trochę więcej ma luzu w tym kierunku, kiedy stoi na czwórniku, a nie kiedy stoi zamknięta na dwójniku na jedynce. Tak było w partii, to zobaczycie za chwilę. No i co tutaj dalej? Nie wiem, jakiś warem przykładowy 22-28, 39-34, wyjście na 17, damka już się uwalnia, bo w pewnym momencie trzeba ją uwolnić, bo wszędzie są jakieś opcje oddawania pionów. No i po takim 17-21 na przykład ataku jest podstawienie się na większość, dwa piony za dwa, bicie, atak na 42, trzy piony muszą zginąć, 4-4, remis. To może jeszcze była nadzieja dla Arlety, która, nie wiem, może jeszcze ślepo wierzyła w to, że tę partię da rady wygrać. Ale obraz na warcownicy na pewno nie był temu przychylny. Po 39-34, 16-21, genialnie wychodzi Łukasz Wocial. No i co? Zobaczcie, że gdyby, nie wiem, jakoś 48-42 zagrała Orleta, to on ładuje 6-11, oddaje dwa piony, bezkompromisowo doprowadza do tego, że jest ich porówno na planszy, ale parę ruchów i po prostu białe nie mają co grać. Są powiązane, poograniczone, a ten pion 31, który przyszedł z pola 36, stoi i nie daje żadnej nadziei. Co w takim wypadku? Trzeba przejść z damką na jedynkę. Nie na dwójkę, bo była łapka, na jedynkę. A tutaj po prostu Łukasz odcina jakąkolwiek drogę gry tej damce, grając 8-12. Ona nie ma gdzie zagrać i co z tymi dwoma pionami więcej? 48-42, wymienia 21-27. Tutaj silnie umocnione nawzajem, uzupełniające się te piony w centrum nie dają jak się tej damce wyrwać i wybrnąć z tej sytuacji. 42-38, 24-29. Po 37-32, bicie, 22-28, 32-27, 17-22. Słuchajcie, no, cały czas to są idealne rozwiązania, cały czas idealne ruchy, jeżeli chodzi o Łukasza Wociala. Coś niesamowitego. No i teraz 44-39 to jest ruch, który jeszcze szybciej kończy sprawę. Może jeszcze można było jakoś próbować 27-21, teraz po takim wariancie 19-24, zejść na 16. 24-29, 16-11, uwolnić tę damkę 1-6, no i trochę mieć więcej tej szansy, żeby zabrać, no w sumie trzeba zabrać 4 piony czarnym, zanim one porobią wszystkie w damki, żeby myśleć tutaj o remisie. No ale jakieś warianty 17-21, 2 za 2, no i tutaj to 5 na 3 prawdopodobnie, słuchajcie, jest remisowe, bo ciężko by było nie pozabierać tych pionów w centrum. No i tak partia by się najprawdopodobniej skończyła podziałem punktów, więc to jeszcze dawało cień nadziei. Nie wiem, czy perfekcyjnie by jedna i druga strona to rozgrywała. Natomiast po 44-39 Arlety jest 23-29. No i za chwilę możliwości się kończą. 27-21, 19-23. No i tutaj co do tempa wszystko pasuje, no bo jeszcze taką groźbę jak właśnie 29-33 ma dla swojej przeciwniczki pan Wocial. No i w obliczu tego Arleta oddaje 39-33, wychodzi 38-32, no i znów perfekcyjny atak 22-28. Arleta odgrywa 31-27, tutaj pójście na większość absolutnie nic nie daje, bo po takim 21-17 biciu, no po prostu za chwilę ginie czarna damka, no a tutaj dwa piony nie będą raczej zabrane przez białego, bo czarne po prostu sobie pójdą w kierunku czterech damek i będzie pogrze. 31-27 Arlety, które miało miejsce w partii, bicie, zejście na 16, no i 12-17, znów najlepszy ruch Łukasza Wociala. No i zadać nic ująć, po prostu trzeba się od tego faceta uczyć gry w końcówkach. 16-11, wychodzi 17-22, znów najlepiej, kasuje kolejnego piona i drugą damkę stawia Arleta. Pozycja niesamowicie niestandardowa, dwie damki po jednej stronie, a po drugiej stronie aż 7 pionów. Trzy piony może oddać w tej pozycji Łukasz Wocial, żeby myśleć o wygranej, jak zrobić 4 damki. Oczywiście trzy piony oddać za damkę, chociaż jedną swojej przeciwniczki. Więc jest to materiał pozwalający całkiem fajnie grać. W takim wypadku nie ma co się bać, nawet 1 za 3, czyli jedna damka za 3 piony. No i spokojnie odgrywa na 34, Arleta na 24, 34-40. No i nie ma jak po prostu zabrać tutaj Łukaszowi więcej pionów. 24-20, 39-43, 2 na 3. Jeżeli by próbowała jakoś, nie wiem, 20-14, no to po prostu jest szybka łapka, 43-48, bicie dwóch pionów, odbicie na 34, skasowanie damki właśnie za te wspomniane trzy piony. No i ta droga też tego piona, 39 w kierunku 48,
To był idealny i najlepszy scenariusz do tego, żeby tę partię wygrać. Zdjęcie tej pozycji dostałem ja, dostała Natalia Sadowska w trakcie, jak ta partia toczyła się na żywo. Przeżywaliśmy, analizowaliśmy, patrzyliśmy na tę pozycję, no, zastanawialiśmy się nad najlepszym ruchem. No i Łukasz Wocial sam bezpośrednio doszedł do takich samych analiz, jak my tutaj po długich konsultacjach, więc tym bardziej pod ogromnym wrażeniem tej precyzji Łukasza w grze w końcówce jestem. Bicie, znaczy damka stawia się w końcu na 48, no i po zejściu 25 Łukasz zagrywa 40-45 i po wyjściu drugiej damki 1-7 łapie po prostu 23-29. Dwie damki, 1-1, zostają 4 piony, ale po pójściu 37-41, no te wszystkie piony nie będą miały problemów z tym, żeby damkami się stać. No i staje się faktem, że Arleta Wlisiekowska dołącza do grona warcabowych memów, przegrywając partię z Łukaszem Wocialem. Wcześniej do takiego grona w 2017 roku dołączyła chociażby nasza polska dwukrotna mistrzyni świata Natalia Sadowska, która na finale Mistrzostw Polski poległa z jego bratem Marcinem Wocialem. Więc bardzo bądźcie uważni, grając z jakimkolwiek przedstawicielem klanu Wociali z Marianki, chyba z Marianki pod Miskiem Mazowieckim, reprezentujących diagram Misk Mazowiecki, bo przegrana z którymkolwiek z panów może oznaczać ujmę na honorze i potem długie, długie wypominki przez wszystkich. Tym bardziej, że zwłaszcza Marcin lubi być bardzo aktywny w social mediach i przypominać o tych faktach w różnych komentarzach, postach i tak dalej. Sensacja stała się faktem, mówię. Bogusław Wołoszański na pewno o tym by powiedział jeszcze bardziej emocjonalnie, emocjonująco niż ja, ale przepełnia mnie zdziwienie, ciekawość na temat tego, co było w głowie Arlety w trakcie tego, jak ta partia się toczyła, tym bardziej, że szanse na wygraną były, nawet nie szanse, tylko po prostu była wygrana. Trzeba było trochę dokładniej policzyć. Może czas, może time management tutaj nie działał, może coś innego. Ostatnio, kiedy pytałem się was, którą partię kobiet z półfinałów chcecie mieć przeanalizowaną, czy Arlety, czy Marty, to powiedzieliście, że obie. Ale to jest trochę wbrew regułom, bo zawsze daję do wyboru jedną. Ale zrobię wyjątek i przeanalizuję partię Marty Bańkowskiej, również w ramach analiz z Filipem Kuczewskim. Jeżeli zrobicie mi tutaj mały challenge i go zrealizujecie, jeżeli pod tą partią pojawi się 15 komentarzy i 50 łapek w górę, to wjeżdża na kanał analiza partii Marty Bańkowskiej z Filipem Kuczewskim. A za dzisiaj ja wam bardzo dziękuję za uwagę i trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siemka!